byłem dzieciakiem, nie na bakier z prawem, raczej z prawej z plecakiem zarzuconym na ramię. Oceny sprawiały mamie niemałą satysfakcję, więc miałem parcie, by starać się jeszcze bardziej. Też chciałem zostać piłkarzem jak każdy w naszej bandzie. Raz grałem ławę, raz grałem jak Dani Alves. Na koszulce szczęśliwy numer 14 dawał mi siły, wtedy były ważne dla mnie. Bo warunek fizyczny wciąż wyniszczał mnie mentalnie. Właśnie z tej przyczyny gardzili mną na murawie. W końcu rzucili to wszyscy, wyrośliśmy. Każdy poszedł swoją stronę szukać sobie iskry. Nie powiem, że byłem inny, oryginalny, bo bałem się wychylić poza szyki tych normalnych. Może się nie mylisz, mówiąc mi, że mogłem walczyć. To były tylko sny i byłem naiwny jak każdy. Zajawek ulotnych jak bańki. Nie liczę was już, nawet młody chciał być fajny. Wtedy zacząłem prosić taty o te Nike, które teraz leżą w szafie, nie są białe tak jak awki. Później doszły do tego te fajne czapki. Do dzisiaj mam manię, robię wystawę sobie z czapki. Było skakanie, jeszcze nie granie i wszystko na nic. Nie mogłem odnaleźć siebie, to brzemię chciałem sprawić. Lecz przeznaczenie w końcu rozłożyło karty i ubrało w znaczenie zwykłe tanie słuchawki. Zacząłem wierzyć w siebie przez to brzmienie na zawsze i zyskałem coś więcej niż nadzieje na starcie. Odkryłem płomienie i były szczerze realne, więc rozładowałem atmosferę wersem na kartce. Poznałem panią Wenę, dała tchnienie w biografię, którą teraz na scenie złożę tu w jeden kawałek. Po roku ćwiczeń uzbierałem na Majka. Traktowałem go jak dziewicę i chroniłem jak matka. Wtedy już tym żyłem, tych linijek jak w bajkach. Najebane w każdym zeszycie, nie zliczę na palcach. W końcu wypuściłem swoje pierwsze nagrania. To była motywacja do działania. Bartek wreszcie na poważnie zajął się rapem, choć za plecami słyszałem miliony obel i zażaleń. Pytali z niedowierzaniem, czy ten gruby frajer na serio wydał kawałek i teraz wozi się stale. A ja tylko chciałem podzielić się tym ze światem, bo wreszcie odkryłem talent i dałem wszystko na szale. Tą wiarę już sobie miałem, nie bałem się wyjść przed szereg. I wcale nie jest inaczej, choć wcale nie jestem pewien, czy złamię tą barykadę i zrzucę z siebie to brzemię, którym obarczyło miasto mnie. Te sny są we mnie.